są. Można to powtórzyć jakim ustępem? 8. 7 chyba. 8. 8, 5, 1. 8, 5, 1. Tak. Poczuję na tak zwane. Jeszcze od nas. 17 nie mamy niestety materiału. Nie, to jest podaj dalej. Przeczytajmy wszyscy. To jest zaraz. Na drugi numer 17. Projekt uchwały w sprawie korekty zdania tak zwanej automatyzacji. Wnioskuje się do Zygita, aby się do tej pary emisji nie tracił, pasek, który jeździ do tej pary. Oraz wnioskuje się o zwiększenie szansy publiczności kursowania prowadzenia w gminie Zapiszcia. Do tego projektu jest poprawka. Wnosi się do Zygita o przywrócenie prawa i eliminacji na trasę, która jeździ do tej pory oraz wnioskuje się o zwiększenie częstotliwości kursowania prawa i eliminacji na trasę. Państwa, otwieram dyskusję. Nie głosujemy na razie tej poprawki. Ale zaraz jeszcze raz, czego poprawka dotyczy? Poprawka dotyczy... Wpłynął projekt uchwały. Jaki? O przywrócenie linii tramwaju 19 na trasę, którą jeździ do tej pory. Teraz wnioskuje się o zwiększenie częstotliwości kursowania tramwaju linii 22. Jedzie co 10 minut, godzina szczepień 22. Ja nie jeżdżę. Referent Jadwiga Pił. Nie jest wszystko. Dla mnie tramwaje mogą połyski. Ja bardzo proszę pozwolić pani się wypowiedzieć. Komisarze. W sprawie korekty planu tak zwanej automatyzacji pomijam tekst, na podstawie którego opiniuje się, wnosi się do ZIKIT-u o przywrócenie, i tutaj z poprawką, może już przeczytam tak, jak powinno być. Nie. Musi pani przeczytać w pierwszą komisję. Nie mam tej poprawki, tam państwo. Wnosi się do ZIKIT-u o przywrócenie tramwaju linii 19 na trasę, którą jeździł do tej pory, oraz wnioskuje się o zwiększenie częstotliwości używania tramwaju linii 22 i tramwaju linii 10. Ja mam do tego projektu swoje uwagi. Dziękuję. Proszę o poparcie. Przywrócenie tramwaju 19 na trasę, którą jeździ do tej pory. Zaraz poleci. Czyli na którą trasę? Na starą trasę. Na którą trasę? Na starą trasę. Przed zmianą. Ale dwie trasy. Jedna trasa była, gdzie tramwaj jechał do Galerii Krakowskiej. Przed ostatnią zmianą. Jeździ do Galerii Krakowskiej. Posuwały się protesty mieszkańców Klebaby w Deszce. Między innymi mieszkańców nowego Kleparza, obsługujących ludzi nowy Klebar. Aby tramwaj wrócił na starą trasę. Czyli żeby wrócił na dworzec towarowy. Przyjeżdżał długo. Zanim tramwaj, który jeździ w tej chwili, 19 na dworzec towarowy, a piszemy, żeby starą trasę, czyli po prostu jakbyśmy ją wrócili do krakowskiej. To jest niekompatybilne, jest nie skończyło. Druga rzecz, przywrócenie częstotliwości linii 10 jest zbędne, dlatego że dostanie się z naszej dzielnicy od Skazimierza, od Wisły, ulicą Krakowską na dworzec główny jest większe niż, z większą częstotliwością niż to było przed zmianami. Ale dużo ludzi dojeżdża do buty do pracy.
Wystarczy spojrzeć po prostu na plan, rozkład jazdy tramwaju. Co 5-7 minut można tramwaje z placu Brojnica czy kolejnego przystanku odjechać w stronę dworca. Jest częstotliwość nieprawdopodobna. I znowu mamy przez kilka sesję nadzwyczajną, a później dokładamy, dlatego że że tam ludzie nie zbadali całej sytuacji i nie zweryfikowali funkcjonowania tego do dnia dzisiejszego. Poza tym 19 jest, nie wiem, czy wrócić ją pod Galerię Krakowską, czy wrócić ją na dworzec towarowy, czy wrócić ją w trasie przez Kapelankę, czy no, jest to naprawdę tak nieprecyzyjne, że podanie w tej formie tej informacji, która jest tutaj zapisana, absolutnie nie daje żadnej wykładni do podjęcia decyzji. Żadnej. Bo lapidarna dawna trasa, na jednego będzie pod Galerię Krakowską, na drugiego będzie na dworzec towarowy. Zwiększanie częstotliwości też według mnie i tego, co naprawdę sprawdzałem, jest zbędne. Dziesiątki, dlatego że przed zmianami można było się co 10 minut tramwaj był. Dzisiaj jest co 5-7 minut. Naprawdę, proszę to sprawdzić. Prawda, bo ja jeszcze, ja we wtorek stąd jechałam, że państwo... Ja tutaj jestem przeciwny podjęciu tej uchwały. Dlatego, że ona naprawdę jest nieprecyzyjna. Mimo, że są podpisy ludzi, no, tyle nie precyzyjna, że ktoś, kto otrzyma, nie wie, co ma zmienić. Koniec, skończyłem. Pani Wiktor, pan Jacek, pani Maria Pyta. Zostałam wywołana przez moich mieszkańców pod Babele w różnym wieku. Jeżeli chodzi o linię 19, zaczęłam zbierać podpisy po konsultacji. Tutaj pani Basia wydrukowała nawet wniosek w sprawie powrotu, gdzie mamy umieszczone podpisy. Tytule. Wniosek w sprawie powrotu linii numer 19 na poprzednią trasę. Borek Pałęcki. Chodzi o ten odcinek, pani przewodniczący. Nie chodzi tutaj o tych, bo będą, każda dzielnica ma prawo protestować i wnioskować. Jeżeli zaprotestowaliście mieszkańcy, nie mam nic przeciwko temu, ale to już jest tutaj ta trasa. My graniczymy, dzielnica pierwsza się kończy, zaczyna się dzielnica piąta. Więc proszę uszanować protesty tamtych. Ja szanuję protesty tamtych mieszkańców, że chcieli na taką, że chcieli na starą linię, że tam nie pasuje, proszę bardzo. Ale ja wyraźnie jeszcze raz odczytam. Wniosek w sprawie powrotu linii numer 19 na poprzednią trasę. Borek Pałęcki, Kapelanka, Groszka. Później tutaj jest, no niestety drugi raz Kapelanka, pani Basiu. Ja nie zwróciłam na to wcześniej uwagi, ale to nie szkodzi, bo Groszka, Kapelanka, wiadomo, jechała 19 koło Tesco, później jechała przez Most Gumbalski, Gitla, tutaj powinno być jeszcze w tytule, czego po prostu co nie zostało zrobione, Gorzec Główny, koło Czarnówka. A jeżeli po prostu tu już, jeżeli były protesty, żeby jechała długo, proszę bardzo. Aczkolwiek się dziwię, bo mnie ludzie, ja mam na to w tej chwili tutaj przy sobie, mam ponad 40 podpisów, a po biegu mam jeszcze 80 podpisów zebranych. Pani Jadwiga, a co powie za mnie, że Starowiśle, bo w tej chwili jeździ od mostu. I pani chce ich pozbawić po prostu tramwaju. Mieszkańców ulicy Starowiśle chce pani pozbawić tramwaju pod koło 19. Wyrzucić ją z pani. Prawda? Ale ja dlaczego ciebie? Dlaczego miałabym? Jak to dlaczego? Bo chcę, żeby pani jechała przez Kapelankę, czyli żeby jechała się do Krakowa. A nie żeby jechała przez Starowiśle. Ale ona przecież jechała, skręca w tej chwili, a ja wiedzę w tej chwili. Przez Starowiśle całą. Nie, właśnie nie idzie z Radomiem. Ale z pani referuje, pani zadaje pytanie jak iść? Nie, właśnie mówię, dlatego wniosek mój dotyczył powrotu linii na poprzednią trasę, starą trasę. Jeszcze raz powtarzam, Borek Pałęcki, Kapelanka. Trzymasz Kapelanka. A dlaczego nie? No dobrze, ale brzmi to, ja jestem za mieszkańcami Starowiśle i chcę, żeby Starowiśle jeździła 19 i naszych mieszkańców obsługiwała.
Przepraszam bardzo, przecież 19 stała przy podporządku, no przy Stara Wiśnia. To przystanie. Jeśli Stara Wiśnia nie jeździła. Nie jeździ. Jeździła. Bo jest wycofana właśnie ze Starowiśni, całkowicie. Jakże się? Przepraszam, jeździ kawałek. Do świętej. No ja, jeździ od Starowiśni. Jeździ od lasu bohaterów Pyska. Jeździ od Zohar, tak, bo ona idzie... Ja chcę, żeby mieszkańcy Starowiśni jeździli z 19. No ja mam podpisy mieszkańców. A nie mieszkańcy Kapelanki, bo ja jestem radny. Panie przewodniczący, ja mówiłam, co w tytule jest napisane. Dzielnica pierwsza zaczyna się od mostu Góralskiego. To jest akurat mój okręg wyborczy, łącznie z panami baronami po drugiej stronie. Mam Witla, od mostu Góralskiego zaczyna się mój okręg, 19 jeździła przez mój okręg. I moi mieszkańcy w moim okręgu, pod Wawelem i tak dalej, mam czy 4 przy sobie już 80 na biedę podpisów na wstępie, a przyniosę panu, zapewniam, dużo więcej. Proszę nie ze Starowiśni też pozbierają, zobaczymy, kto zbierze więcej. Może tak rozsądźmy sprawę, bo ja sobie nie po to zadaję trud i nie po to moi mieszkańcy mnie wywołują, żebym ja, proszę pana, sama chodziła od domu do domu zbierała to, bo to mi dostarczono i proszono. No ale gdzie ma na dawną trasę, bo poprzednia jej trasa, poprzednia trasa była pod Galerię Krakowską. Wszystkie tramwaje, które obecnie jadą, linii numery 52, 18... O 19. Nie jadą do Borku Chłodzickiego, tylko jadą na Czerwone Maki. Ale ja pytam się, czy ona ma dawną trasę, czyli pod Galerię Krakowską. Nie ma połączenia przez most Wąwalski. Jadą później na Czerwone Maki za Tesco, skręcają wszystkie tramwaje i do Łagiewnik jedzie raz na 20 minut. Jedzie tylko linia numer 22. Wycofano 19 w ogóle z tej starej trasy. O tą trasę mi chodzi. Ja nie walczę o Kapelanta, walczę, żeby wróciła od mostu Kumbelskiego na swoją starą trasę. Tak jak jeździła, tak jak mnie proszą mieszkańcy. W końcu ludzie się podpisywali po tym. Ja sobie dla przyjemności nie wymyśliłam, że ja tutaj będę po domach chodzić, zbierać w mróz i w zimno podpisów, tylko oni mnie wywołali do tam. Odpowiedzieć na pytanie. Dawną trasę, bo poprzednia trasa była pod Galerią. Mieszkańcy pod Wawelem chcą dojeżdżać do Zakładu Miłosierdzia, do Tesco, chcą dojeżdżać tą 19 do Łagiewnika, do Borku Chłodzickiego. Może pan baron, może sobie się do pana wypowiedzi, panie przewodniczący. 19 była pod Galerią Krakowską, czyli na dworzec, można powiedzieć. I równocześnie na dworzec towarowy, przecież tam miała, potem jechała na tą... Na drugie derby. No. No, więc to była jedna trasa. A trasa była wcześniej, ale ostatnia była taka trasa. Jechała, jeździła swego czasu Dibla na skrzyżowanie Dibla ze Starowiśnią, skręcała pod pocztę, potem jeżdżała Westerplatte i wjeżdżała tutaj na Pawię, nie na Pawię, tylko tak, Pawię, na Pawię i tak dalej. No. Ale Sławego Kleparza napisano, że chce, żeby jeździła przez Kuchę. Na dworze z no to na tym odcinku mi się nie zmieni. Ja pracuję przeciwko temu. Niech się tutaj, niech tu zostanie dalej. Bardzo to ludziom pasuje. Gdzie chcą, żeby jeździ na tak. No to można zgłosić poprawkę. Można złożyć. Tylko w niedzielę nie jeździ. Proszę bardzo, pan Pancewicz. Tak, proszę jeździ chyba co dwie godziny. Nie. Mogę? Tak, bardzo proszę. Proszę państwa, ja jestem trochę zaskoczony całą sytuacją, bo kiedy wprowadzano ten porządek, tą uchwałę do porządku obrad, ona była w powietrzu wirtualnie i to się nazywało korekta w sprawie tak zwanej małej marżorytyzacji. W momencie, kiedy poprosiliśmy o przedstawienie pełnego tekstu projektu uchwały, który ma być procedowany, no to się ku mojemu zdziwieniu dowiedziałem, że chodzi tutaj o tramwaj linii 19 na starą trasę. I ja powiem szczerze, ja osobiście jestem bardzo zadowolony, że ona ulicą Starowiśną jeździ. Poza tym
miałem sygnały z mieszkańców tej części Kazimierza, że z bardzo dużą radością przyjęli, że 19 jeździ tą trasą. Wiecie Państwo, jestem teraz w bardzo niezręcznej sytuacji, bo właściwie powinienem prosić, tak jak Pan Krzysztof kiedyś prosił, żeby skierować sprawę, przenieść Komisję Architektury na następny termin, że musi się skonsultować ze swoimi mieszkańcami w sprawie muzyki. Więc ja również nie będę głosował za tą uchwałą bez konsultacji z mieszkańcami, żeby im przynajmniej lojalnie powiedzieć po prostu, że jest taki pomysł grupy radnych, żeby zmienić tą marżurkę. Natomiast co do zbierania podpisów, Panie Jadziu, przy całym szacunku, ja widziałem, że również te podpisy były zbierane w tym miejscu, na tej sesji, wśród co po niektórych radnych. Tak, bo na przykład koleżanka też mieszka. Tylko wiecie Państwo, rozdzielmy jedną rzecz, rozdzielmy nasze własne odczucia, czy nasze opinie od opinii mieszkańców, bo Pani była na tej nadzwyczajnej sesji z udziałem Pana, który został mylnie odebrany jako przedstawiciel ZIKIT-u, który tłumaczył, że jedne dzielnice na tym zyskały, inne straciły. Jedni ludzie zyskali, drudzy stracili. Teraz jest pytanie, nie będziemy robić plebiscytu, kto zbierze więcej podpisów, bo ulica Stanowiczna jest dłuższą ulicą i niekoniecznie wszyscy to poprą. Dlaczego? Wie pan, że pan zakładał, że niekoniecznie wszyscy poprą, że nie wiem, że pan zawsze ma mieć rację. No, ja tak nie zakładam, bo to trzeba wszystkim jednak przejść po tych mieszkańcach, więc ja się nie ukieram, że to musi być dzisiaj głosować. Wtedy mnie został dany tydzień czasu, więc możemy przerwać sesję, za tydzień będziemy kontynuować i pan do tego czasu... Oczywiście proponuję, żebyśmy się spotkali w Wigilię, proszę państwa. Na drugiej części sesji, tak o godzinie, powiedzmy, 15. Nie, 18. Z pierwszą gwiazdką. Natomiast ja tu, panie Krzysztofie, chcę pokazać jedną również rzecz, że powinna być pewna para, to znaczy pewne lustrzane odbicie działań, że jeżeli pan żąda czegoś, to pan również musi taką szansę dać komuś innemu. Ja jestem tutaj kompletnie zaskakiwany w taką sytuacją. No to daję panu szansę, taką samą, nie? No dziękuję bardzo. No to też no. Dlaczego pan nie miał odwagi podać w tytule, czego ta marżutyzacja dotyczy? No to dowiedzieliśmy się na nasze żądania. Nie, no to już jest kalumnia, bo no kłamstwo. Ja to zgłosiłem, no normalny projekt przed tym, w tym projekcie było dokładnie to, co jest teraz napisane. No to nie można opowiadać czegoś takiego, że projekt był wirtualny. Panie przewodniczący, proszę przywołać. Proszę zaprotokołować, że zarzucono mi rzucanie kalum i kłamstwo. A to pan musi dobrać. Proszę w takim razie powiedzieć, panie Krzysztofie, czym ja skłamałem. Nie, dobra. Chcę przesłano dokładnie zapisać? Czekam. Dobrze, wróćmy do... No powiedział pan, że projekt jest wirtualny, a projekt nie był wirtualny, tylko złożyłem go w takim samym kształcie, jak on teraz jest procedowany. To dlaczego nie dostałem tego projektu przed rozpoczęciem sesji na piśmie? No ale to nie zależy, no. A od kogo? No ale dlaczego to ma zależeć ode mnie, kiedy ja nie jestem referentem, podpisałem się pod tym projektem jako jeden z radnych, to znaczy ja mam tylko personalnie za to odpowiadać, no. No ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Z jakiej racji mam personalnie za to odpowiadać? Dlaczego pani Wyszyńska była w stanie dostarczyć ten projekt wszystkim zainteresowanym przed rozpoczęciem sesji, a inni państwo tego nie byli? Głosowaliśmy nad wprowadzeniem do porządku obrad czegoś, czego znaliśmy tylko tytuł ze słyszenia. Dobra, panie Jacku, pani Basia pyta, co ma za pana głowę. Jednego projektu. Bo wszystkie inne projekty państwo mieliście. Panie Jacku, mianowicie mam taką uwagę do samej treści tegoż projektu.
treść ma taki, że jest to projekt uchwały w sprawie korekty w planie. W planie małej maszynizacji. Na sesji podejmowaliśmy uchwałę, w której wykreśliliśmy maszynizację, była to sieć połączeń tramwajowych, maszynizacja muzycy. Teraz jest kolej w planie. To już nie jest plan, no to zostało wprowadzone. W związku z tym jest to normalna sieć, która aktualnie obowiązuje. Poza wszystkim, będą zmiany wprowadzane jeszcze w styczniu. Zostały wprowadzone w listopadzie, będą wprowadzone jeszcze zmiany w styczniu. Podpisy, które zostały zebrane wśród mieszkańców. Mieszkańcy mogą je przesłać do Zikitu, który zbiera opinie na temat tej rzeczy. Jeśli chodzi o tramwaj, ja mogę kontynuować. Jeśli chodzi o tramwaj linii 19, który tutaj jest wymieniony, ja też jestem zaskoczona, że projekt ten jest skonsultowany z rejonem, który akurat ta 19 obsługuje, ponieważ tramwaj linii 19 jeździ przez Starą Wiślą i ulicę Dłuchą za wyjątkiem niedziel. W niedzielę na przykład w ogóle nie można 19 dojechać do ulicy Dłuchej. Można jedynie z dworca towarowego, albo przesiada się 8 do 18 na dworcu towarowym, albo przy Basztowie. W związku z tym do tej uchwały ja bym miała uwagę, żeby ta 19 również w niedzielę jeździła przez ulicę. W związku z tym nie podpisuje się pod tą uchwałą, jeżeli zgłasza wniosek formalny o odesłanie tego projektu do komisji. Do komisji, która jest zawsze, która powinna się dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę Państwa, wniosek formalny o wysłanie projektu do komisji. Do projektodawcy. Do projektodawcy, tak, nie do projektodawcy. Do projektodawcy. Kto z Państwa jest za wnioskiem? 10 osób jest za. Kto z Państwa jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Za. Jest 10-1. Niektóra 10 za, 1 przeciw. Zero osób się wstrzymało. No to 11 osób. A ja nie brałem udziału w głosowaniu. Miałem takie prawo? No to w takim razie proszę podać, że pan nie brał udziału w głosowaniu. A nie może był pan obecny na sali. Dwie osoby nie brały udziału w głosowaniu. Dwie. Nie, bo to się, proszę Państwa, była forma głosowania pojawiła. Za, przeciw, wstrzymujące głosu, nie biorące udział w głosowaniu. Proszę Państwa, czy przejść do tego oświadczenia?